No jesteśmy. Dojechaliśmy we trójkę tutaj. Ja, pan Andrzej i Kuna. Tak. I teraz musimy tutaj... No właśnie, jak to tutaj jest. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Ale chyba tu jej będzie dobrze, naprawdę. Ciekawe, czy ona jeszcze... Pachnący las? Ale na pewno, bo tam jak wczoraj się złapała wieczorem, to powinna jeszcze być cała i zdrowa. 3 lata walki, słuchajcie. 3 lata walki z tą kuną. Próbowałem wszystkiego. Odstraszacze dźwiękowe, odstraszacze zapachowe. No różne, różne rzeczy, aż w końcu po 3 latach złapała się do klatki. I przygotowaliśmy do transportu ją w ten sposób, że tutaj wyścieliliśmy, bo ona lubi się zrąbać. Kupę albo siku, jak jakieś zrobić coś. To do samochodu też, żeby nie przeszedł zapachami, bo kuna naprawdę nieprzyjemnie pachnie. To... O, teraz jest trochę spanikowana. Jest trochę pobudzona. Nie wie, co się dzieje, nie wie, gdzie jest. Ale jest w całkiem dobrej formie, panie Andrzeju, nie? Tak, tak. Widać, że... Wyspra. Wyschła trochę też, trochę się przesuszyła. No i teraz, no nie wiem, możemy użyć śrubokręta jakiegoś albo czegoś, żeby tą klapkę tutaj podważyć, nie? Zobaczę. Jak my to zrobimy? Co pan mówi, wejdziemy trochę w las? Nie, chyba nie tutaj. Tutaj nawet, nie? Ona sama pójdzie, nie? To samo, żeby do samochodu na mnie skoczyła. No właśnie, właśnie, właśnie. Dobra, jak my to tu podważymy? Pan ma profesjonalne rękawice. Tak. To są naprawdę takie, że nawet ona nie przegryzie, nie? Dobra, i teraz to moglibyśmy jakoś tutaj... Ja spróbuję, trochę wyżej spróbuję. Tutaj jakoś... O, o, o! No wychodź. Poszła! Proszę, jaka bystra. Widać ją jeszcze. Tak, tak. Jeszcze ją widać. Ależ ona jest szczęśliwa. To się nazywa wolność, panie Andrzeju. Wolny jak ptak. Proszę. Proszę bardzo. No. Widzi pan ją? Tak, tak, nie widzę. I tyle ją widzieli. Poszła. Bardzo panu dziękuję za pomoc. I bezpiecznie się wszystko udało, nie? Klatka pusta. I możemy łapać następną kunę. Mam nadzieję, że szybciej niż za 3 lata, nie? W ogóle już. W ogóle już. Oby nie było, nie? No. Klatka czysta. Czysta. No właśnie wydaje mi się, że ona się zrąbała, wie pan. Ale tu nie ma żadnych śladów, nie? Nie. Nie ma. No to... To dobrze. Fajnie. Można ją znowu używać, nie? Tak naprawdę. Dzisiaj ją z powrotem nastawię i będzie elegancko.